Dzień dobry, witam na moim kanale lektury z Biblioteki Osiedlowej. Dzisiaj chcę mówić o książce Emila Ciorana Samotność i przeznaczenie. Emil Cioran to rumuński intelektualista, później piszący po francusku, mieszkający w Paryżu, który studiował filozofię w Bukareszcie, był stypendystą w Berlinie. Autor takich książek jak Na szczytach rozpaczy, Święci i łzy, Upadek w czas, Księga złudzeń, Pokusa istnienia. To tylko niektóre z książek Emila Ciorana, który wraz z Mircea Eliadem i Konstantinem Nojką należy do grona najwybitniejszych, i jeszcze Ionesco to dochodzi do tej grupy, należy do grona najwybitniejszych rumuńskich intelektualistów. Samotność i przeznaczenie to były jego felietony, które zostały wydane po śmierci. Natomiast tę książkę uważa się za literacki debiut. Dodam, że bardzo udany. Wydany on został wydany przez wydawnictwo Aleteia w Warszawie 2020. Przełożyła Anastazja Dwulit i mam takich kilka myśli, których chciałbym się podzielić, związanych z tą książką. Otóż Emil Cioran penetruje rozmaite obszary kultury i filozofii. Pisze między innymi o Hegelu, o Jaspersie, pisze o poetach jak Maurycy Maeterlinck. Pisze o Ionesco, pisze o Lucianie Bladze, takim też rumuńskim intelektualiście, pisze o Rodenie, pisze o Melancholii Dürera. I zasadniczo, oprócz tego, że porusza się po różnych tematach filozofii kultury, jest on w swoim myśleniu jakby niezwykle samodzielny. I sam wytycza pewne ścieżki filozofowania. Gdybym miał tak w największym skrócie powiedzieć, na czym to filozofowanie polega, to powiedziałbym, że jest to taka filozofia skrajności, filozofia rozpaczy, filozofia pesymizmu, nihilizmu, negacji, ale też trudno powiedzieć, że jest to negacja wartości. Na przykład Cioran neguje życie, a jednocześnie je afirmuje, tak jakby chciał z tego życia wyzyskać jak najwięcej. Bardzo ceni sobie wszelkie stany irracjonalne, wszelkie stany, które prowadzą do obłędu, do jakiegoś natężenia sił życiowych. Wierzy mocno w irracjonalność, wierzy mocno w to, że filozofia, która zastyga w pewnych schematach, formułach logicznych, pojęciach, która jest racjonalna, nie zasługuje na uwagę. Wszystko u niego odbywa się w nurcie takiego wołania o najwyższe natężenie sił życiowych, gdzie skrajny negatywizm miesza się jakby ze skrajną afirmacją. Życie jest zaprzeczeniem śmierci, ale to w śmierci jakby widać takie najwyższe natężenie sił życiowych. Ważne są dla niego doświadczenia skrajne. Ze chrześcijaństwa wyciąga w zasadzie tylko doświadczenia mistyczne, ekstatyczne, jak u świętego Jana od Krzyża, u świętej Teresy z Awila. Jest on filozofem, który głosi również pochwałę chaosu. Jakby to, że życie jest czymś zdezorganizowanym, zdezintegrowanym. No i to jest w zasadzie rodzaj takiej pochwały dla życia. Co ciekawe, jego eseje Samotność i przeznaczenie nie są napisane w formie chaotycznej, bezładnej, alogicznej. Przestrzegają one mocno dyscypliny
wywodu, dyscypliny formalnej, dyscypliny logicznej, przy czym też są świetną stylizacją. Cioran był świetnym stylistą, piszącym po francusku, aczkolwiek na początku w Rumunii, jak głosi anegdota, pił wódkę z rumuńskimi chłopami, analfabetami. No pewnie dlatego, żeby poznać to życie, o którym pisze od podszewki, ponieważ filozofia Ciorana jest filozofią życia i Cioran stara się to życie jak najlepiej zrozumieć poprzez uwidocznienie tego życia, różnych usterek, dezintegracji, upadku. Pisze również o masochizmie metafizycznym, który znajduje upojenie w rozpadzie, przyjemność w kosmicznym chaosie. I tak w tych jakby stanach skrajnych jest zawarta ta filozofia Ciorana. Co ciekawe, taki esej bardziej wyważony, taki bardziej filozoficzny, oddający jakby ducha, poświęca Lucjanowi Bladze i tam pojawiają się elementy takiej jasnej filozofii, jak kiedyś głosi, tak, był taki referat kiedyś Andrzeja Zawadzkiego, jasne słońce nihilizmu. Otóż Lucjan Blaga blokowałby się w ujęciu czelanowskim po takim, po stronie takiego jasnego słońca nihilizmu, gdzie pewne takie narzędzia filozoficzne są oddane z pieczołowitością, ponieważ zasadniczo przeważające w tych esejach jest taki jakby szał poetycki, furor poetikos, który nie zważa tak mocno na rygory naukowe, pojęcia, schematy, kategorie, ale jest jakby takim odzwierciedleniem stanu wewnętrznego, stanu ducha piszącego. Można powiedzieć, że te eseje są bardzo poetyckie. Bardzo dużą uwagę, jak już powiedziałem, przyjmuje, znaczy przykłada Cioran do umysłowości ekstatycznej. Umysłowość ekstatyczna prowadzi do najwnikliwszej intuicji intelektualnej. Jak pisze Cioran, zasadniczo filozofia zmaga się tylko z jednym problemem, z problemem śmierci. I problem śmierci łączy się z problemem świadomości. Ta świadomość niejako jest przekleństwem, natomiast zadaniem świadomości jest znalezienie sensu w tym, co irracjonalne. Śmierć bowiem sytuuje się pomiędzy, jak pisze Cioran, między życiem pozornym a życiem prawdziwym. Zasadniczo życie ludzkie jest nędzne, jest nędzą, nie ma dla nas jako ludzi ratunku i możemy zasadniczo tylko badać te negatywne aspekty życia, które w efekcie prowadzą do pewnej ekstazy. Też ważny jest tutaj autentyzm przeżywania, to, żeby to przeżywanie było jak najprawdziwsze. Inną takim przeciwstawieniem u Ciorana jest przeciwstawienie obiektywizacja i to, co nazywa immanencją życia. Otóż człowiek, jak pisze Cioran, rozczarowany religią, rozczarowany Bogiem, rozczarowany absolutem, szuka jak najwięcej podniet w tym, co Cioran nazywa immanencją życia, czyli takim przywiązaniem do życia, do jego wewnętrzności, do jego takich wewnętrznych struktur, do jego po prostu takiej jakby wewnętrznej istoty, która niekoniecznie wychyla się ku transcendencji. Ta immanencja życia prowadzi w rezultacie do ogromnego cierpienia, ponieważ cierpienie bardziej, jak pisze Cioran, niż entuzjazm pozwala zrozumieć świat i pozwala zrozumieć to, co jest dramatycznym
charakterem historii, ponieważ dramatyczny charakter historii bierze się stąd, że śmierć jest w samym jądrze życia. Zatem życie tak naprawdę polega cały czas na negowaniu tego życia. A świadomość pojawia się tam, gdy człowiek potrafi wydobyć z siebie te irracjonalne siły. Też tutaj jest ważne, że jakby oprócz tej kategorii immanencji obiektywności istnieje też kategoria wieczności, która jest przeciwstawiona teraźniejszości. Natomiast ta kategoria wieczności dla Cioran'a jest no, rodzajem jednak takiej ułudy, ale potrzebnej, aby wydobyć te stany ekstatyczne. Struktura egzystencji jest ze swej istoty antynomiczna, głęboko paradoksalna. Człowiek rodzi się już tylko po to w zasadzie, by umrzeć i stąd jego dramat istnieniowy, nieprzezwyciężalny jakby dualizm, paradoks, sprzeczność, aporia, z którą się zmaga aż do momentu zgonu. Jak pisze Cioran, metafizyka bierze się z pewnej, znaczy to immanentne nastawienie do życia bierze się z rozczarowania metafizyką. Natomiast metafizyka naprawdę twórcza jest taką medytacją w mroku. Dlatego lubi Cioran to wszystko, co mroczne, ciemne, niejednoznaczne, takie skomplikowane, chaotyczne, bezładne, irracjonalne i przeciwstawia na przykład ten mrok, ten brak dyscypliny filozofii francuskiej, która jest klarowna, która jest formalna, która jest obiektywna, ale wyklucza, jak pisze Cioran, ze swojego dyskursu ból, ponieważ ból istnieje dlatego, że życie jest irracjonalne, potworne, jak pisze, demoniczne. Dlatego jest to nastawienie na cierpienie, które jest ukrytym w trzewiach życia, tak naprawdę zaprzeczeniem życia. Dziwna jest u Ciorana synteza afirmacji i rozpaczy, tak jakby ta afirmowana rozpacz stale była jakimś źródłem ekstazy. Życie i śmierć jakby cały czas się przeplatają, cały czas się biorą za bary. Ten moment agonalny, który trwa cały czas, moment agonalny życia jest bardzo dynamiczny i przyobleka się w pewien dramatyczny proces, który posiada wewnętrzne antynomie, do tego stopnia, że życie stało się sprzecznością absolutną. Ale też Cioran, oprócz tak odwrócony jest od świata, ale też zwraca uwagę na przykład na piękno przyrody. Mówi, że przyroda jest w jakimś sensie powodem do lenistwa, ale też w przyrodzie można doznać nieskończoności. A dzięki temu doznaniu nieskończoności w przyrodzie, jak pisze Cioran, można odwrócić się od ludzi. Zatem ten, kto kocha przyrodę, tak naprawdę ludzi nienawidzi. Zatem wszędzie jakby Cioran szuka tego aspektu negatywnego i w przyrodzie kocha tylko formy gotyckie, to co przekracza takie zastane formy poznania. W przyrodzie też szuka piękna, jak pisze, nikt nie umarł jeszcze na ziemi z powodu piękna, przytacza Dostojewskiego, który mówi,
że tylko piękno zbawi świat. Ludzkość natomiast może zrezygnować z piękna, lecz nigdy nie może zrezygnować z bólu. I ten ból prowadzi do takiego wrzenia, do eksplozji. Przy przypadku opisywanego Metternicha geniusz wyraża się poprzez wrzenie, eksplozję. Genialność jest istoty gotycka i barbarzyńska. W dalszej części wywodu następuje pochwała pasjonatów. Cioranza zadaje sobie pytanie, czy prawo do życia na tym świecie nie mają tylko osoby owładnięte pasją, które czynią ze swojego życia dramat istnienia. Pochwala też Cioran obsesję. Obsesja jest motorem napędowym twórczości, prowadzi do takiego stanu ekstazy, wznoszących się płomieni, nawet obłąkania. Tego rozważania są takie bardzo subtelne. Ja tak trochę to wszystko łopatologicznie, że tak powiem, referuję, ale głównie skupia się na takim tragizmie bycia człowiekiem. Tragizmie, który polega na tym, że śmierć nie może być pokonana przez życie. Niektórzy zarzucają Cioranowi, i on się do tego ustosunkowuje, że mrok i rezygnacja to rzeczy wygodniejsze od światła tworzenia. Cioran odpowiada na to, że więcej życia jest w śmierci, więcej nadziei jest w rozpaczy, aniżeli takich zimnych i jałowych formach symbolicznych, których żadna, jak pisze Cioran, noc nie ożywi. Zatem metafizycznej skromności przeciwstawia Cioran metafizyczny szał i jest przeciwko tym, którym nazywa nazywa ich anemikami kultury. Wszystko bowiem powinno w człowieku drżeć, być taką żywą teraźniejszością w organicznej syntezie na najwyższych obrotach, w nieogarnionym pędzie. Utrzymanie życia powinno być w skrajnie płodnym napięciu, ponieważ nic nas nie zostanie prócz garstki popiołów. Dlatego ta irracjonalność powinna drżeć na najwyższych nutach wrażliwości. Żyć w paroksyzmie chwili, jak pisze Cioran, sięgnąć nad czasowości. Odkrywcza irracjonalność to największa radość filozofii, dlatego są tak apologetycznie przedstawione negatywne stany duszy, jak nuda, melancholia, smutek, rozpacz, strach, które w rezultacie jakby uzyskują swoje przeciwieństwo i umiera się w radości. W ekstazie cierpienia eksploduje się w tym cierpieniu, które jest dynamiczne, które przemienia się w radość. I to jest w sumie, jak pisze Cioran, głęboko etyczne. Człowiek poświęca się stale, jakby składa z siebie ofiarę na ołtarzu bezsensownego życia, ponieważ nie ma innej etyki, jak pisze Cioran, niż etyka poświęcenia. Dlatego cytuję mistyków, między innymi świętą Teresę z Awila, która mówi o tym, że jest jedyna alternatywa cierpieć albo umrzeć. Oprócz tego w tej książce Samotność i przeznaczenie są takie fragmenty dotyczące samej Rumunii. Cioran bardzo mocno zmaga się z rumuńskością, neguje Rumunię, chce, żeby Rumunia była jakby nowym krajem, nowym państwem, stale zmaga się z taką, jak pisze, miałkością intelektualną Rumunii. Apeluje do tego, żeby żyć z pasją, aby to życie z pasją rozrywało błyskawice i ciemności. Pisze, żeby nasz mesjanizm był jak pożar. Obojętność jest bowiem prawdziwą zbrodnią przeciwko życiu i cierpieniu. Tylko bowiem
I tutaj jest też cały czas Cioran jakby w tych pochwałach ekstazy cierpiącej, tak to nazwę, odwraca się od życia, jako takiego życia, które pojmowane jest jako rzeczywistość, między innymi rzeczywistość jakiejś pracy. Cioran apologetyzuje bezrobotnych intelektualistów i pisze na przykład o tym, że prawdziwe oczy, które patrzą tak prawdziwie, zawsze patrzą gdzie indziej, czyli nie na rzeczywistość. Jak pisze dalej, dziki nihilizm jest nieskończenie bardziej twórczy niż racjonalne wątpienie. Apeluje o barbarzyńcu, o barbarzyństwo, o kult irracjonalności, kult siły, który daje bardzo dużo zapału i żaru, który prowadzi do prawdziwej witalności, który prowadzi do mistyki życia. Dlatego w tej mistyce życia możemy zapomnieć o tym, co logiczne, o świecie schematów i form. Tu jest też ciekawa definicja życia, którą przytacza za pewnym filozofem węgierskim, którego nazwiska nie ujawnia. Filozofia ta głosi definicję życia jako antynomię światło-cienia, czyli jakby cały czas jesteśmy na pograniczu dobra i zła, życia i śmierci, tych wszystkich sprzeczności i antynomii. Ważna jest w tym kontekście też pochwała przez Cyrana życia, bycia religijnym, życia religijnego. Jak pisze Cioran, obok Boga nie można przechodzić obojętnie. I pisze na przykład o takich objawieniach w Rumunii, w Maglavit. Tam doszło do pewnych objawień Boga, które Cioran uważa za pewne złudzenia, halucynacje, ale z drugiej strony pisze, że halucynacja wyraża najwyższą rzeczywistość wewnętrzną. Poświęca też pewną uwagę problemowi czasu. Jak pisze, nie da się zmienić ani struktury, ani istoty czasu, gdyż, jak pisze, jest on płynnością niuansów. Dalej są rozważania, że lepiej zatracić się w szaleństwie niż w obojętności. Radykalizm jest dokładną odwrotnością dyletantyzmu. Stąd też to zatracenie się, szaleństwo jest sprzeciwem wobec historii, która, jak pisze Cioran, urzeczywistnia się w ograniczonych formach. Historia bowiem, jak pisze Cioran, należy do ludzi porywczych. Duch umiarkowany donikąd nas nie zaprowadzi. Czyli myślenie jasno, umiarkowane, klasyczne donikąd nas nie zaprowadzi, ponieważ tylko negatywność prowadzi do ekstazy. Przeplatam te wątki, bo u Cyrana to też się przeplata. Pewne uwagi poświęca Grecie Garbo, też Cioran pisze o niej jako takiej zjawiskowej kobiecie, która jakby oddając się mężczyznom równocześnie jest gdzie indziej. Czyli jakby ten wzrok jest utkwiony gdzieś w jakimś dziwnym, nieokreślonym punkcie, gdzieś poza światem. I to się Cioranowi podoba, że być na świecie to być naprawdę gdzie indziej niż ten świat. Dlatego tak ważna jest ekstaza i szał. I dlatego apeluje Cioran, żeby ta rumuńskość była jak podziemny wybuch. I tutaj ten esej o chrześcijaństwie Cyrana mnie trochę rozczarował. Jak powiedziałem, z chrześcijaństwa Cioran wybiera mistykę głównie. Ale tutaj ten szkic jego o chrześcijaństwie dotyczył, tak, był moim zdaniem zbyt powierzchowny. Dotyczył religijności, którą uważa za powierzchowną, która nie dociera do rdzenia bytu, co jest moim zdaniem
pewnym uproszczeniem inne uwagi poświęca Cioran Hiszpanii. Hiszpanie kochają śmierć, mają pociąg do absurdu. Hiszpanie, z Hiszpanii wywodzi się święty Jan od Krzyża, święta Teresa z Avila. Każdy Hiszpan, jak pisze Cioran, jest mieszaniną naiwności i dziwaczności, trochę groteskową, nawet tragiczną. Jak pisze Cioran, kocham więc Hiszpanię namiętnie, lecz nie potrafię brać jej serio. No i kolejna rzecz to jest ten czas. Czas u Ciorana jest ważnym problemem. Jak pisze on, kto żyje w czasie, staje się jego ofiarą, gdyż naturą czasu jest pożeranie i niszczenie wszystkiego. Nam pozostaje bowiem tylko wygnanie w bycie, błąkanie się po bezdrożach istnienia. Jak pisze Cioran, jest coś z życia, z histerii kończącej się wiosny. Takie bardzo poetyckie sformułowanie. W życiu jest zawsze mieszanina cmentarza i raju. Niektóre określenia Ciorana moim zdaniem zestarzały się. Pisze o Ionesku jako kimś demonicznym. Dzisiaj już nie stosuje się zbyt często tego określenia demoniczny. Cioran był dużym dziwakiem, był jakby na antypodach społecznych, był takim osobnym myślicielem, samotnikiem, wielkim myślicielem, ale też wielkim samotnikiem. Kiedyś miał zamiar napisania doktoratu o łzach. I dalszym częścią tego rozważania jest to, co już mówiłem, ta pasja do immanencji, do życia takiego ograniczonego tylko do życiowych struktur bierze się z metafizycznego rozczarowania. Życie ograniczone tylko do życiowych struktur, do tych wszystkich, to jest na przykład dekadencja, czyli upajanie się alkoholem, winem, używkami, wizyty w burdelach. To jakby jest ekstaza życia immanentnego, które bierze się zawsze z rozczarowania myśleniem metafizycznym. Ale to też jest jakiś przyczynek do tego, że człowiek jest jakby w ciągłym upadku i ten upadek musi stale potwierdzać. Pisze też Cioran o Paryżu, który bardzo podziwia, lubi, kocha. Jak pisze, Pan Bóg znużony niebem zagląda na bulwary Paryża. Wszelki smutek współgra z Paryżem. Ciekawy tu fragment, który chciałbym przytoczyć. Znajduje się w eseju Grzech ludzkiego głosu. Pisze Cioran, nic nie zakłóca poczucia samotności w sposób bardziej irytujący niż ludzki głos. Ledwie pogrążyłeś się w sobie, a tu głupi śpiew szarpie ci nerwy, ścina krew, wzbudza zimną wściekłość. Przeklęty niech będzie dzień, w którym śmiertelnicy zakłócili bezdźwięczne przestrzenie swoim prowokującym głosem, którym zaczęli nudzić jakąś melodię, profanując w ten sposób akordy ciszy, niszcząc delikatną harmonię milczących rzeczy. W tamtej chwili samotność przestała istnieć, bo dokądkolwiek idziesz, towarzyszył ci lęk. A może spotkam tam kogoś, kto śpiewa, albo co gorsze, mówi. Co ciekawe, to cały czas zwrócenie się do struktur wewnętrznych, to ta negacja mowy, czyli jak neguje mowę, to zwraca się w stronę pisma, czyli czegoś jednak wewnętrznego. No to, jak już powiedziałem w tym eseju o Lucjanie Bladze, mowa nagle dochodzi do głosu i ten esej jest całkiem inny
niż reszta esejów pisana jakby w podobnym duchu, bo mówi Cioran o Bladze, że to jest filozof, który słyszy. Zatem dochodzi w eseju o Bladze pewna dźwięczność, mowa, jakby to były kategorie, które idą w kierunku pewnej zewnętrzności jednak, bo Cioran jest filozofem, który nie lubi zewnętrzności, a Blaga ją lubił, ale Cioran bardzo ceni Blagę i dlatego rzetelnym badaczem, to uwypukla te aspekty, które są w danym filozofie i nie stara się zrobić z niego takiego na siłę sojusznika, tylko uwypukla nawet to, co nie jest mu bliskie, czyli ta zewnętrzność u Blagi, słyszenie u Blagi. Też jest ciekawy fragment. Pochodzący z eseju też Grzech ludzkiego głosu o kobiecym głosie. Niewiele widziałem rzeczy równie trywialnych jak kobieca wesołość. Kiedy w czas nocnych fantazji, w godzinie marzycielskiej apatii słyszę na ulicy czy w hotelu wybuch śmiechu jakiejś pani, mam wrażenie, że zgwałciła boską ciszę, że gwałci ją bez ustanku, przyczyniając się do jakiejś kosmicznej hańby. I czuję, że kobieca wulgarność nigdy nie straci swych mocy, że jest zapisana w tajemnej pamięci natury. Gdyby Bóg chciał być dobry dla kobiet, nie dałby im głosu ani mowy, bo tylko nieme mogłyby wyrazić to, czym nie są. Wtedy byłyby nam absolutnie, a nie tylko źródłowo obce i moglibyśmy dorzucać do ich nicości wszystkie ozdoby naszego bogatego nieszczęścia. Tutaj Cioran jawi się również jako mizogin. Też jest Cioran apologetą rewolucji, co nie jest zbyt dobre, nie jest zbyt przenikliwe politycznie, ale pisze, że istnienie sprowadza się do naprzemiennych okresów nudy i rewolucji. Nie ma zaufania Cioran do rzeczywistości, bowiem nie można spojrzeć w twarz rzeczywistości, nie odkrywając, że jest nierzeczywista. Ludzie bowiem są to fantazmatyczne mistyfikacje, teatralne preteksty naszej nudy. Jak pisze Cioran, jaką pustkę straszliwą czuje człowiek pośród innych ludzi. Życie jest czymś gorszym niż pustynia, jest ślepym zaułkiem. I tu może jeszcze jeden fragment. Na potwierdzenie tego fragmentu. Jaką straszliwą pustkę czuje człowiek pośród innych ludzi. Nikt poza nim nie może nawet jej przeczuć. Ona wpycha go w jego niezrozumiały los. Pragnie więc gdzieś się udać, lecz w którą stronę? Ku jakiemu nigdzie? Nigdy nie ma dokąd pójść. Życie jest czymś gorszym niż pustynia. Jest ślepym zaułkiem. A dalej pisze Cioran. Kto kocha życie do szaleństwa, rozumie, że jest ono całkowicie bezużyteczne. Kto do obłędu cierpiał za ludzi, ten wie, że nie istnieją. I oto konkluzja. Ludzie nie istnieją. W pierwszej chwili budzi to żal. Chciałby się jakoś osłabić prawdę tak rozdzierającą. W końcu jednak ulegamy jej. W niej składamy wszystkie nadzieje. Tak rodzą się siła samotności oraz dumny i ponury heroizm. Zatem konstatacja jest taka, że ludzie nie istnieją. Zatem jest to jakiś odwrót od życia. Cioran to myśliciel dwudziestowieczny,
chyba już to mówiłem, który urodził się w 1911 roku w Rumunii, zmarł w 1995 roku w Paryżu, we Francji. Jest to na pewno myśliciel inspirujący, jeden z największych rumuńskich intelektualistów. Warto zapamiętać z jego rozważań, samotności i przeznaczenia, że największa negacja prowadzi do największej ekstazy. Co jest stwierdzeniem ciekawym, jakby takim nihilizmu, czy rano z nihilizmem jakimś ożywczym, życiodajnym, nihilizmem ekstatycznym. Jego pisma wskazują na to, że żył on w ciągłej udręce i w ciągłej ekstazie ducha, w ciągłym smutku, jakiejś samotności bezbrzeżnej, dawał temu wyraz, odwracał się od świata, od ludzi i jednocześnie do szaleństwa świat i ludzi kochał. Ta sprzeczność, na tej sprzeczności jest zbudowana arcyciekawa filozofia Emila Ciorana, dlatego warto przeczytać jego książkę Samotność i przeznaczenie. Bardzo dziękuję.